Cześć, mam na imię Paulina i w dzisiejszych eksperymentach opowiemy sobie trochę o szybkich reakcjach. Dowiemy się, jakie są reakcje, w których wytwarza się ciepło, reakcje, w których rzeczy mogą nam znikać w bardzo szybkim tempie i na przykład wytworzymy sobie chmurę w butelce. Zapraszam Was do oglądania. W tym eksperymencie zajmiemy się reakcją błyskawiczną. Będzie ona bardzo szybka, więc będziecie musieli uważnie patrzeć, żeby niczego nie przeoczyć. Czy widzieliście kiedyś, jak pali się zwykła kartka papieru? Mam nadzieję, że tak. Jeżeli nie, możecie poprosić rodziców, żeby razem wykonać taki eksperyment. Co zrobić, kiedy za paliczką podpalimy kartkę papieru? Możemy wtedy zauważyć, że powstaje nam dużo ognia, powstaje nam dym i nieprzyjemny zapach. Po spaleniu się kartki papieru pozostaje nam czarny proszek, tak zwany popiół. Mam tutaj taką specjalną karteczkę, która nie jest zwykłą kartką papieru, taką na jakiej rysujemy czy drukujemy jakieś rzeczy. Jest to karteczka o wiele cieńsza. Ona nazywa się flash paper, czyli papierek błyskawiczny. I teraz zobaczcie, co stanie się, kiedy podpalimy ten papierek. Widzieliście? Mam nadzieję, że nie mrugaliście w tym czasie. Jak widzieliście, reakcja była bardzo szybka i z papierka nie pozostało nic. Nie było żadnego dymu, był tylko widoczny błysk. Często takie papierki wykorzystuje się w sztuczkach magicznych. Możemy też na przykład spotkać banknoty zrobione z specjalnego papierku i magicy używają ich do podpalania, na przykład na ręku. Ten papierek wykonany jest z substancji, która nazywa się nitroceluloza. Nitro oznacza szybkość, dlatego spala się w bardzo szybkim tempie. Teraz zobaczcie jeszcze raz tą reakcję, tylko w zwolnionym tempie. To był nasz pierwszy eksperyment. Teraz przejdziemy do kolejnego eksperymentu, który jest dosyć podobny do naszego papierka błyskowego, ale możecie go wykonać razem z rodzicami w domu. Pamiętajcie, że nie możecie sami bawić się ogniem. Do kolejnego eksperymentu będzie potrzebne nam coś, co na pewno każdy z Was ma, czyli torebka herbaty. Najlepsza jest taka właśnie na sznureczku, bo teraz naszym zadaniem będzie wysypanie herbaty ze środka i ustawienie torebki w specjalny sposób. Do przygotowania eksperymentu będzie nam potrzebna torebka herbaty, nożyczki i jakiś talerzyk podstawka. Możecie także użyć kubka, żeby wsypać zawartość herbaty, by zaparzyć ją później po wykonaniu eksperymentu. No to już przechodzimy do eksperymentu. Bierzemy nożyczki w ręce i ucinamy górę torebki od herbaty. Ta góra już nam nie będzie potrzebna, więc odkładamy ją na bok. I teraz naszym zadaniem jest wysypać zawartość torebki z herbaty. Właśnie do jakiegoś kubeczka czy na talerzyk, żeby też nie wyrzucać. Tak przygotowaną bibułkę ustawiamy na podstawce w kształcie walca i teraz będziemy przy użyciu zapalniczki lub zapałki, prosimy rodziców, żeby nam pomogli w tym doświadczeniu, będziemy podpalać naszą bibułkę. Zaobserwujecie tutaj, jak przy pomocy ogrzewania się powietrza nasza bibułka spala się i będzie zachowywała się jak rakieta, czyli wyleci wysoko w powietrze. No to zaczynamy. Jak to się stało, że nasza herbaciana rakieta poleciała? Powietrze znajdujące się wzdłuż palącej się rurki rozszerza się i unosi ją. Jest to zjawisko konwekcji cieplnej. Teraz przejdziemy do kolejnego eksperymentu, w którym dowiemy się, jak nazywa się reakcja, w której wytwarza się bardzo dużo ciepła. Do przygotowania eksperymentu, który nazwiemy chmurą w butelce, potrzebujemy takiego szklanego naczynia, nazywa się ono kolba, roztworu perhydrolu
także takiego małego woreczka, w którym znajduje się substancja nazywająca się nadmanganion potas. Do tego eksperymentu założyłam rękawiczkę, ponieważ perchydrol jest to bardzo niebezpieczna substancja dla naszej skóry. Na początku musimy wlać trochę perchydrolu do naszej kolby. Możemy zbadać też ręką bez rękawiczki, czy nasza kolba jest zimna czy ciepła. Powiem Wam, że ta kolba jest dosyć chłodna. Następnie mamy za zadanie wrzucić woreczek z nadmanganianem potasu do kolby i obserwować reakcję, która nam się tutaj wydarzy. No to co, jesteście gotowi? No to zaczynamy. Reakcja również należała do bardzo szybkich. Jak widzicie, perchydrol, który na początku był przezroczysty, zaczął zmieniać swój kolor. Teraz kolbę możemy dotknąć bardzo delikatnie, najlepiej jednym palcem i sprawdzić, czy coś się w niej zmieniło. I powiem Wam, że jest ona bardzo gorąca. Dlaczego jest gorąca? Ponieważ zaszła tutaj reakcja, w której wytworzyło się bardzo dużo ciepła, widzieliśmy to poprzez wytwarzanie się pary, taka reakcja nazywa się reakcją egzotermiczną. Jak widzicie, nasza para już opadła i na dnie kolby perchydrol zmienił kolor na taki ciemno-brązowy. Dlaczego tak się stało? Ponieważ nadmanganian potasu jest w bardzo ciemnym kolorze, takim ciemnofioletowym, ciemnobrązowym. Dlatego zabarwił on naszą substancję i zmieniła ona kolor. Teraz przejdziemy do kolejnego eksperymentu, który będziecie mogli razem z rodzicami wykonać w domu. Nasz kolejny eksperyment ma nazwę pasta do zębów dla słonia. Jest to bardzo prosty eksperyment, który możecie przygotować wraz z rodzicami w domu. Do jego przygotowania będziecie potrzebowali wody utlenionej, płynu do naczyń, wody i drożdży, a także jakiegoś naczynia, w którym wykonacie nasz eksperyment. Najlepiej także użyć jakiejś podstawki, ponieważ zaraz zobaczycie, jak dużo naszego eksperymentu może się wytworzyć. Do eksperymentu najlepiej założyć rękawiczki, żeby nie dotykać też gołą ręką tego, co nam wycieknie z naszej kolby, z naszego naczynia. Na początku ja dolewam perchydrol do naszej kolby. Trzeba, żeby było go troszeczkę na dnie. Wy zamiast perchydrolu wlejecie u siebie w domu wodę utlenioną. Wystarczy taka zwykła woda utleniona z apteki i wystarczy, że wlejecie pół buteleczki na dno naczynia. Ja nasz perchydrol zaleję teraz zwykłą wodą z kranu. Troszeczkę przemieszam, żeby nasz perchydrol wymieszał się z wodą. Następnym składnikiem, który musimy użyć do naszej pasty do zębów dla słonia, są bańki mydlane lub płyn do mycia naczyń. Wystarczy też zwykłe mydło, tylko wtedy musicie użyć go troszeczkę więcej. Jeżeli macie w domu taki specjalny przyrząd, nazywa się on pipeta, możecie za pomocą pipety wlać nasz płyn do baniek lub płyn do naczyń do korpu. Wlewamy za pomocą pipetki troszeczkę płynu. Teraz trzeba będzie przemieszać nasz płyn do baniek z wodą utlenioną i zobaczyć, czy zaczęło nam się lekko pienić. Jeżeli powstaje nam piana, możemy jeszcze troszeczkę dodać, żeby być pewni, że nasza pasta ładnie nam wyjdzie z naszej kolby. Przemieszamy jeszcze raz,
Widzimy już taki ładny rozkrok. Następnym elementem, który będzie potrzebny do naszego eksperymentu, są drożdże, suche drożdże spożywcze i kubeczek wody. Nasze drożdże rozcinamy za pomocą nożyczek. Wsypujemy do wody, najlepiej żeby była ciepła, wtedy drożdże rozpuszczą się troszeczkę szybciej. Jeżeli eksperyment wykonujecie w mniejszym naczyniu niż taka kolba, wystarczy, że wsypiecie pół opakowania drożdży do wody. Teraz trzeba bardzo porządnie wymieszać nasze drożdże z wodą, tak żeby nie powstały nam żadne grudki. Po wymieszaniu dokładnym naszych drożdży będziemy mieli teraz ostatnie zadanie do wykonania. Kubeczek z wodą i drożdżami będziemy musieli dynamicznym ruchem wlać do naszej kolby. No to uwaga, zaczynamy. Zobaczcie, co zaczyna się tutaj dziać. Zaczyna nam się wytwarzać bardzo dużo piany. Jeśli uważnie przyjrzycie się naszej kolbie, na górze zobaczycie, jak paruje. Znowu zaszła tutaj, tak jak w poprzednim eksperymencie, reakcja egzotermiczna. Wytworzyło się bardzo dużo ciepła, więc potem będziecie delikatnie ręką, ale tą z rękawiczką, mogli dotknąć waszego naczynia, żeby sprawdzić, że faktycznie piana, która wytwarzała się, jest bardzo ciepła. Jak widzicie, moja podstawka była troszeczkę za mała, więc piana wyleciała poza podstawkę, dlatego w domu przygotujcie duże naczynie. Do wykonania naszego eksperymentu użyliśmy baniek mydlanych, dlatego możecie zauważyć takie małe pęcherzyki powietrza na naszej paście dla słoni. Kiedy użyjecie płynu do naczyń, pasta będzie bardziej jednolita i gładka. Zatem skąd się wzięła nazwa pasta do zębów dla słonia? Jak widzicie, naszej piany wytworzyło się bardzo dużo. Nazwa pochodzi stąd, że po prostu piany wystarczyłoby tak naprawdę na całego słonia albo i dwa. Tak naprawdę nikt nie chciałby umyć słoniowi zębów drożdżami i płynem do naczyń. Teraz przejdziemy do kolejnego, ostatniego już naszego szybkiego eksperymentu. Kolejnym eksperymentem jest taka troszeczkę sztuczka magiczna, ale wytłumaczę wam, jak ona działa. Jak widzicie, mam tutaj taki biały kwiatek i użyjemy płynu, też jest przezroczysty, nie ma żadnego koloru, do popsikania naszego kwiatka. Kwiatek jest oczywiście sztuczny. I zobaczcie, użyjemy płynu do popsikania kwiatka. Wydaje się, że nic nie powinno się stać z tym kwiatkiem, dalej powinien pozostać biały. Ale sprawdźmy, co się dzieje. Widzicie to? Jak widzicie, nasz kwiatek zmienił kolor na różowy. Wynika to z tego, że przed popsikaniem naszego kwiatka dodałam do niego specjalnej substancji, która nazywa się fenoloftaleina. Kwiatek został w niej wykąpany, a fenoloftaleina jest to taki specjalny wskaźnik pH, który rozróżnia nam kwasy, zasady i substancje obojętne. Amoniak, który jest używany często w zmywaczach do paznokci, kiedyś do farb do włosów, ma odczyn zasadowy, dlatego barwi nasz kwiatek na kolor różowy. Jak widzicie, kwiatek nie zostaje różowy na stałe, ponieważ kiedy spotyka się z powietrzem, znowu odbarwia się, utlenia i powraca do swojej wcześniejszej formy, czyli do koloru białego. Ostatnim eksperymentem, który wam dzisiaj pokażę, będzie taka specjalna substancja, nazywa się polietylen sodu. I żeby poznać tę substancję, wykonamy tak naprawdę dwa eksperymenty, gdzie możemy znaleźć tą substancję. Słuchajcie, pierwszym produktem, z którego możemy wydobyć naszą
nasz poliakrylant sodu są pieluszki. Ci z Was, którzy mają młodsze rodzeństwo, bez problemu będą mieli dostęp do pieluszek. I naszym zadaniem na początku jest przeciąć pieluszkę na pół i rozchylić delikatnie watę, a następnie wysypać na jakiś talerzyk proszek, który znajduje się w pieluszce. Musimy uważać, żeby nie wysypało nam się za dużo waty z naszej pieluszki. Najlepiej właśnie, żeby były widoczne takie małe drobinki, które wyglądają jak sól lub cukier. Jeżeli robimy w pojedynkę, możemy jak najbardziej wykorzystać zawartość proszku z całej pieluszki. Pamiętamy również, żeby tego proszku nie jeść, bo coś, co wygląda jak sól lub cukier, nie zawsze nią jest i możemy wtedy się też zatruć. Po wysypaniu proszku na talerzek, możecie zobaczyć, możemy go palcem delikatnie rozprowadzić na różne strony, ale również możemy wszystko, żeby skupiło się w jednym miejscu. Jak widzicie, jest trochę waty, ale ona nie będzie nam przeszkadzała w wykonaniu eksperymentu. Teraz za pomocą pipety mam tutaj troszeczkę wody w kubeczku. Wy możecie użyć do tego łyżeczki lub po prostu lać wodę bezpośrednio z kubeczka. Zobaczcie, nabieram wodę do pipety i teraz będę ją wylewać na nasz poliakrylant sodu znajdujący się na talerzyku. W ten sposób zobaczymy, jak proszek zachowuje się w pieluszce. Jak widzicie, nasz proszek zamienił się w taką galaretkę. Jak dotkniecie ją palcem albo weźmiecie dwa palce, widzicie, że ona jest taka dosyć sypka. Wygląda trochę jak taki glut. Ja teraz dodam troszeczkę kolorów. Jeżeli macie jakieś barwniki spożywcze w domu, możecie w ten sposób też pobawić się kolorami, nadając, barwiąc trochę nasz proszek. Naszego proszku na początku było bardzo mało. Teraz, kiedy wchłonął on wodę, powiększył swoją objętość. Dzieje się tak, dlatego że poliakrylan sodu jest super absorbentem, czyli zwiększa swoją objętość, pochłaniając wielkie ilości wody. Przejdziemy teraz do eksperymentu, również z poliakrylanem sodu, ale różniącym się troszeczkę od tego proszku, który znajduje się w pieluszkach. Ten poliakrylan sodu został wynaleziony troszeczkę wcześniej. Zaraz zobaczycie, co by się stało, gdyby ten proszek znalazł się w pieluszkach. Do tego eksperymentu potrzebujemy probówkę z poliakrylanem sodu i miseczkę, a także sporo wody. Wsypiemy całą zawartość naszego proszku do miseczki i użyjemy wody. I wlewamy wodę do naszej miseczki. Patrzcie uważnie, co dzieje się z naszym proszkiem. Widzieliście, jak szybko nasz proszek urósł? Jest to tak zwany sztuczny śnieg. Ten śnieg, jeżeli dolejemy ciepłej wody, będzie ciepły, a jeżeli dolejemy zimnej, będzie taki jak normalnie śnieg na zewnątrz, czyli bardzo zimny. Jednak ten sztuczny śnieg jest na tyle sypki, że nie ulepilibyśmy z niego bałwana. Teraz możemy znowu dodać troszeczkę kolorków, żeby nadać jakiś barw naszemu proszkowi. Gdzie dodaliśmy na początku zwykłej wody, więc proszek miał kolor biały, a teraz dodając kolejne kolory, widzimy, jak ładnie zabarwia się nasz sztuczny śnieg. Możemy go również przemieszać. Jak
widzicie, nasz proszek zaabsorbował nie tylko wodę, ale także kolory. Gdybyśmy dodali ich więcej, kolory stałyby się bardziej intensywne. Wyobraźcie sobie, gdyby taki proszek znalazł się w pieluszkach. Co by się wtedy działo, gdyby do pieluszki dostałoby się trochę wody? Urosłyby bardzo szybko. I wtedy dzieci niechętnie by w nich chodziły. To był już ostatni nasz eksperyment. Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie i zapraszamy do oglądania kolejnych eksperymentów.